Na program zaprasza Gumi Express. Tradycyjne zasady, nowoczesna oferta. Na program zaprasza autoserwis Robert Wierżajtys. Jest takie miejsce w Suwałkach, bardzo problematyczne dla kierowców, jak i pieszych. Dlaczego ten problem jest? Zaraz się wszystko wyjaśni. Szanowni Państwo, jestem właśnie w tym miejscu. Dzień dobry, Dariusz Woźniak, magazyn Zakółka. Witam w Państwa domach jak każdy wtorek. I dzisiaj magazyn nagrywamy w terenie. Jestem właśnie w ścisłym centrum naszego miasta. Serce Suwałk za plecami mam, ale generalnie dzisiejszy odcinek właśnie powiemy sobie, jaki problem stwarzają tego typu ścisłe miejsca, ale też nie tylko, bo i na zamkniętych osiedlach też ten problem jest ogromny. A konkretnie w dzisiejszym magazynie powiemy sobie o tematyce strefy zamieszkania. A dzisiejszym moim gościem będzie komendant Straży Miejskiej w Suwałkach, pan Grzegorz Kosiński. Dzień dobry, panie komendancie. Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu. Panie komendancie, na wstępie, zanim zaczniemy rozmawiać o problematyce tego miejsca, czyli Centrum Ścisłe Suwałk, proszę przypomnieć naszym widzom, co oznacza znak, który jest dokładnie za nami. Proszę państwa, co oznacza ten znak? To jest znak, który mówi, że tu jest strefa zamieszkania. Taka strefa musi być objęta z każdej strony takimi znakami. Tu widzimy strefę zamieszkania początek, jak wygląda koniec strefy zamieszkania. I w tym rejonie obowiązują pewne zasady. Trzy zasady, które powinniśmy znać. Przede wszystkim pieszy ma zawsze pierwszeństwo. Tutaj nieważne, czy pieszy może poruszać się środkiem jezdni, on ma zawsze pierwszeństwo, tu kierowca musi jakby ustąpić miejsca. Drugie, nie więcej niż 20 km na godzinę. No i trzecie, najważniejsze, które dla nas najwięcej sprawia problemów, to jest parkowanie w miejscach tylko do tego wyznaczonych, czyli na parkingach. Nie na żadnych łukach, nie na chodnikach, nie tam, gdzie ludzie uważają, że można, tylko w miejscach do tego wyznaczonych, czyli na parkingach. Panie komendancie, jaka skala jest problemu tutaj właśnie w centrum Suwałk? No, skala jest bardzo duża, ponieważ codziennie rozliczamy sporo kierowców. Naprawdę tu jest bardzo ruchliwa część miasta i tych wykroczeń jest bardzo dużo. Może podejdźmy w kilka miejsc, pokażmy, jakie najczęściej właśnie błędy podczas parkowania, bo to najczęstsze przewinienia nasze są, dokonują kierowcy. Myślę, że warto przypomnieć i myślę, że niektóre takie rzeczy, których na pewno ludzie nawet nie do końca wiedzą. Panie komendancie, tu za naszymi plecami najbardziej taki przykład dosadny, że tak powiem. Proszę powiedzieć, o co tutaj chodzi. No, widzimy samochód, który parkuje na takiej wysepce. Wydaje się, że nikomu nie przeszkadza, bo praktycznie nie przeszkadza, natomiast chciałbym, żeby Państwo zauważyli, że tu jest obniżenie. To obniżenie, które przy miejscu wyznaczonym dla osoby niepełnosprawnej jest po to, żeby osoba, która jest niepełnosprawna, porusza się na wózku, mogła wjechać na chodnik i po prostu podjechać podjazdem do mieszkania. I dlatego takie parkowanie jest bardzo naganne i na to zwracamy szczególną uwagę. Czyli przypomnijmy widzom, obniżenie koło miejsca do parkowania dla osoby niepełnosprawnej nie służy po to, abyśmy nie niszczyli sobie felg przy wjeżdżaniu, ale po to, żeby właśnie ta osoba mogła swoim pojazdem łatwiej podjechać wózkiem na chodnik i dostać się do swojego bloku. Nie sposób powiedzieć to, co mamy przed nami, bo sytuacja można powiedzieć, że podobna, no tyle, że bez miejsca dla osoby niepełnosprawnej. No tak, to parkowanie, które widzimy tutaj, to nie jest parkowanie w wyznaczonym miejscu, to jest parkowanie na chodniku i to jest parkowanie nieprawidłowe. Dodatkowo ten samochód na samym zakręcie też skutecznie ogranicza widoczność wyjeżdżającym z uliczki. Ale też widzimy obniżenie dla osób, które poruszają się z wózkiem, czy kobiet prowadzących wózek z dzieckiem, czy osób poruszających się na wózku. Te obniżenia są po to, żeby one mogły na ten chodnik wjeżdżać, a nie po to, żebyśmy mogli nie łamać, jak pan redaktor powiedział sobie, felg. I przypomnijmy po raz kolejny, że w takiej strefie parkowanie, szanowni państwo, tylko w miejscach do tego wyznaczonych. Może panie redaktorze przypomnijmy, że to jest artykuł 97, to za to grozi
100 zł mandatu karnego i jeden punkt karny. Przypominam, że również jeden punkt karny. Tych stówek to ja tutaj widzę naprawdę dużo. Tak, to codziennie nam to się powtarza. To jest takie bardzo uczęszczane miejsce i mamy tutaj z tym dużo pracy. I no właśnie, pracy, którą moglibyście Państwo spożytkować na inne cele. Tak, mamy dużo zgłoszeń różnego typu. Z tym COVID-em teraz dużo mamy pracy i myślę, że nawet samo przyjście do nas, nawet niekoniecznie otrzymanie mandatu, a kontakt z nami też jest pewną formą kary, bo naprawdę teraz mamy bardzo duży kontakt z ludźmi i nie jest wskazane do nas przychodzić. Oczywiście, Szanowni Państwo, tych stref zamieszkania w całych Suwałkach praktycznie każde osiedle taką strefę posiada i problem dotyczy nie tylko tutaj tego miejsca, gdzie właśnie jesteśmy, czyli ścisłego centrum, ale również innych osiedli. Także proszę o tym pamiętać. Myślę, że te zgłoszenia... Trzeba przypomnieć, że praktycznie w każdej zamkniętej osiedlu też stoją strefy zamieszkania. To troszeczkę dziwne, bo zarządca sprzedaje wszystkie praktycznie miejsca do parkowania, gdzie nie ma praktycznie wolnych miejsc do parkowania, wstawia strefę zamieszkania i mówi, że jeżeli ktoś źle parkuje, oczywiście proszę dzwonić na służby, które rozliczą. Chociaż nie do końca moim zdaniem tak powinno być. Tych miejsc parkingowych ogólnie dostępnych powinno być o wiele więcej, żeby ten ojciec czy ta matka, która przyjeżdża do syna czy do swoich rodziców przyjeżdżamy, żeby miały też gdzie zaparkować, a nie, że wszystko pozamykać, posprzedawać miejsca, postawić strefę zamieszkania i zwalić problem na służby porządkowe. Także, Szanowni Państwo, tak jak Państwo słyszą, nie tylko problem tkwi w ogólnodostępnych terenach, ale również na tych osiedlach właśnie zamkniętych, za bramą. I tutaj, panie redaktorze, trzeba podkreślić, że jeżeli służby porządkowe, czy my, czy policja są wzywane na takie zamknięte osiedla, to ten znak, który stoi, upoważnia te służby do egzekwowania porządku na tych osiedlach. To nie jest tak, że to ja kupiłem mieszkanie w zamkniętym osiedlu, to jest mój grunt, nikt nie ma prawa przyjechać i egzekwować. Nie, ten znak właśnie upoważnia do egzekwowania w tym miejscu dla służb. I o tym wszystkim musimy pamiętać. Miejsce parkingowe zawsze jakieś się znajdzie. Trzeba troszeczkę dłużej poszukać. Tak jest. Dziękuję serdecznie. Dziękuję bardzo, panie redaktorze. Dziękuję Państwu. Proszę o prawidłowe parkowanie. Szanowni Państwo, tak jak Państwo słyszeli, problem jest ogromny. Ogromny i nie od dzisiaj oczywiście. Centra miast, czy też osiedla, one nie urosną. Tych miejsc parkingowych raczej nie przybędzie. Ale jak poszukamy, na pewno znajdziemy to jedno dla nas miejsce. Zwróćmy uwagę na to, co pan komendant wskazywał, szczególnie zajmowanie miejsca tuż obok miejsca dla osoby niepełnosprawnej, gdzie taka osoba potem nie może wózkiem skorzystać z tego obniżonego progu, podjechać, gdyż to jest bardzo, bardzo istotna rzecz. Tak jak pan komendant też wspominał, problem dotyczy również tych zamkniętych osiedli. Mimo, że to są tereny prywatne, prawo również tam jak najbardziej za bramę sięga. Cóż, żegnając się z Państwem, życzę Państwu, aby to jedno miejsce zawsze dla Państwa parkingowe się znalazło. Dziękuję serdecznie za uwagę. Do zobaczenia w kolejny wtorek.